Rodzina Kaczyńskich umocowała się w takim sąsiedztwie jak Kuroń, Blumstein, Fogelman, skrajna lewica, Żydzi, wojujący ateiści. Matka Kaczyńskiego pracowała w Iblu, którego szefem był Jan Józef Lipski, wielki mistrz Wielkiej Narodowej Loży Polskiej. Bywał w domu Kaczyńskich, ojca nie było, traktowany był wręcz jak ojciec. Matkami chrzestnymi braci Kaczyńskich były dwie siostry Żydówki. Koledzy w szkole od samego początku, no to byli właśnie tacy jak Leib Fogelman, on w swoich wspomnieniach pisał o tym życiu Kaczyńskich w szkole. Otoczenie, no to był Blumstein, w pewnym momencie ksiądz Indrzejczyk, który został tam proboszczem, prawda, i który później został kapelanem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był, mało powiedzieć, modernistą, raczej trzeba by powiedzieć wprost heretykiem i o skłonnościach lewackich, prawda, zapraszał do siebie Michnika, Kuronia, Blumsteina, innych z tego środowiska korowskiego. Wszystkie praktycznie osoby, które coś znaczyły w życiu Jarosława Kaczyńskiego, no to wywodziły się z tych środowisk szkolnych, sąsiedzkich, ale przede wszystkim z Iblu. Wielu ludziom się wydaje, że no PiS, a Platforma Obywatelska to zupełnie dwa przeciwstawne bieguny, ale to było jedno środowisko. To kiedyś świetnie wyraził Olszewski, kiedy ktoś z jego przyjaciół zapytał się, dlaczego ty zakładasz formację prawicową. Olszewski odpowiedział, bo lewica i centrum już są zagospodarowane. No, no to na tej zasadzie te odwołanie się Kaczyńskiego do Radia Maryja, do środowisk patriotycznych, co Jarosławowi Kaczyńskiemu pasuje, bo dzięki temu nie traci tyle elektoratu, ile by stracił, gdyby ujawnił swoją prawdziwą twarz.